zakończyła się obserwacja psychiatryczna Violetty K. Kobieta została oskarżona o zamordowanie swojej 3-letniej córeczki. Opinia biegłych psychiatrów dotarła do prokuratury w Sieradzu. Stwierdzili oni, że kobieta w chwili popełnienia czynu była niepoczytalna. Odpowiedzialność karna w polskim prawie karnym, odpowiedzialność w polskim prawie karnym to odpowiedzialność na zasadzie winy. Osoba, która jest niepoczytalna, nie ponosi winy za ten czyn. W konsekwencji na etapie postępowania sądowego osoba taka powinna zostać uniewinniona, a na etapie postępowania przygotowawczego postępowanie w sprawie powinno zostać umorzone. Przy czym przede wszystkim z uwagi na charakter tej sprawy, ta opinia jest bardzo wnikliwie analizowana przez zarówno przeze mnie, jak i prokuratora, który bezpośrednio nadzoruje to postępowanie, pod kątem, czy jest spełnia ona pełne wymogi wskazane w kodeksie postępowania karnego, czyli jest niesprzeczna, logiczna, czy zawiera ewentualnie jakieś wady, bądź nasuwa wątpliwości. Przypomnijmy, do tragedii doszło we wrześniu 2012 roku w jednym z bloków przy ulicy Piłsudskiego w Sieradzu. 21-letnia wówczas kobieta udusiła własne dziecko. Zacisnęła na szyi 3-letniej Nikoli szalik. Ciało dziewczynki włożyła do wersalki. Potem sama zadzwoniła na policję. Szczegółowa analiza jest niezbędna, ponieważ stwierdzenie niepoczytalności oznacza, że Violetta K. może wyjść na wolność. Nie wiadomo, czy będzie leczona. Biegli psychiatrzy, wydając opinię, zawsze wypowiadają się w przedmiocie, czy nie zachodzą przesłanki do zastosowania tak zwanych środków zabezpieczających, czyli umieszczenia danej osoby w zakładzie zamkniętym lub zlecenie zabadań, leczenia ambulatoryjnego pod kątem stwierdzonych zaburzeń psychiatrycznych czy też choroby psychiatrycznej. W wypadku Violetty K. biegli z takimi wnioskami nie wystąpili. Decyzja o tym, czy postępowanie zostanie umorzone, czy też prokuratura zleci dodatkowe badania lub powoła nowych biegłych, zapadnie po majowym weekendzie.